Tak Magda Gessler wyglądała 30 lat temu, burzy blond loków ani śladu, foto. Magda Gessler bardzo długo pracowała na pozycję, którą może się teraz poszczycić. Po dziesiątkach rewolucji w ramach własnego show restauratorka ruszyła na podbój show biznesu i dziś wielu uważa ją za jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci w kraju. Idzie za tym też kulinarny autorytet, który pozwala Magdzie słono wyceniać produkty spod własnej ręki. Cechą charakterystyczną Magdy Gessler jest oczywiście burza blond loków, z których nigdy nie rezygnuje przy okazji zawodowych sprawunków. Choć restauratorka funkcjonuje w showbiznesie już od dawna, to niektórzy mogą nie pamiętać, że jeszcze dłużej działa w branży kulinarnej. Niegdyś, jeszcze jako Magdalena Ikonowicz, sporadycznie pojawiała się w prasowych wzmiankach. Jeśli już pojawiały się artykuły o życiu Magdy, to ograniczały się one głównie do jej pracy, a tu zdecydowanie było o czym pisać. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Jeżeli byliście natomiast ciekawi, jak Magda wyglądała 3 dekady temu, to z pomocą przyszedł instagramowy fanpage Sentymenty oficjalnie. To tam trafiło zdjęcie z artykułu na temat kulinarnych osiągnięć Magdy, która miała wywrzeć na hiszpańskiej socjecie ogromne wrażenie. Wszystko przez kreatywne podejście do tortu, o czym wspomniał wówczas magazyn Sukces. Tort 3,5 metra przedstawiał kobietę i mężczyznę, którzy się kochają. Olbrzymi blachy biszkoptu można było upiec jedynie w kuchni starego znaku pod Madrytem. Potem przekładało się je karmelowo-kawowym kremem w kolorze ciała. Szczególny kłopot sprawiały sutki. Udało się je wreszcie zrobić z płatka pomalowanego winem. Biust był olbrzymi i sterczący. Więc rzeźba ledwo wlazła do olbrzymiej lodówki. W każdym razie kelner, który otworzył drzwiczki, o mało nie zemdlał. Osobą, która hiszpańską socjetę wprawiła w zdziwienie, taki wielki, w zażenowanie, ten erotyzm i zaskoczenie, to smakowało, była Magda Ikonowicz, czytamy. Trzeba przyznać, że wówczas wyglądała nieco inaczej, a po burzy blond loków nie było nawet śladów. Archiwalne zdjęcie Magdy przykuło nawet uwagę jej córki, Lary, która udostępniła post na swoim Insta Stories. Dopisując, że mowa o roku 1992. Wszystko działo się więc równe 30 lat temu. Zobaczcie sami. Spora różnica.